Ale nudę. Widziałaś to jedzenie? Proszę, dziewczynki, bądźcie grzeczne. I co teraz? Wiedzą, że tu jesteśmy, prawda? Hej, ja to chcę. Dawaj. O, ładne. Mamo! Dobrze, masz. To twoja wina, mamo. Eli była niemiła. Nie, to Miki była niemiła. Gdzie są wasze smoczki? Aha, muszę je umyć. Co bym bez nich zrobiła? Proszę, dziewczynki. I dla ciebie, Miki. Złapała mnie. Ciągle tak robią. Chyba, że... Mam pomysł. A? O co chodzi? Wiem, co zrobić, żeby smoczki nie spadały. Przywiążę je do wstążek balonów. Wow. Bardzo sprytne. Wystarczy je solidnie przywiązać. Wow. Znacznie lepiej. Nawet fajna ta impreza. Załasz. Uwielbiam balony. Wszystkiego najlepszego. Spójrz na ten tort. No nie. I tyleśmy je widzieli. Ale to nic. Odfrunęły. Zjedz tort. Oby wam smakował. Ale mam szczęście. O, mój smoczek. Jaki on smaczny. O, słyszałam o tym kanale. Wow, to bardzo ciekawe. O, coś się dzieje. Co za ulga. O, co ja wczoraj jadłam? Chyba skończyłam. Tym razem lepiej spłuczę. A? Nic się nie dzieje. Niech spływa czym prędzej. Chyba mamy zepsuty sedes. Niedobrze. Muszę zamówić nowy. Na szczęście mogę to zrobić na tym magicznym tablecie. Co my tu mamy? Nie. Aha, to jest to. O, jak szybko. Już idę. Mam dla pani paczkę. To na pewno dla mnie bardzo mała. Chyba wkradł się jakiś błąd. O, nie tak szybko. To do pani, naprawdę. Dziwna sprawa. A gdzie reszta? Coś tu nie gra. Nie czekałam na coś tak małego. Ach, wolne żarty. To mój nowy sedes? Nie załatwi się do niego. Coś podobnego. To niemożliwe. Ktoś sobie ze mnie zakpił. A? O, nie ma już chipsów. A tak mi smakowały. To irytujące. Ciekawe, czym babcia się tak denerwuje. Wow, bardzo fajne. Czuję się jak olbrzym, a w środku są słodycze. Tego mi właśnie trzeba. Pyszny lizaczek. Smakuje jak marzenie. A to nie wszystko. Kiedy podniosę deskę klozetową, w środku jest słodki proszek. Zanurzę w nim lizaka. Wow, coś pięknego. I smakuje genialnie. Gdzie to pudełko? O, David, to ohydne. Ta dzisiejsza młodzież, nie zrozumiem ich. Skoro wyjadasz z sedesu, lepiej wyszoruj ząbki. Nieważne. No dalej! Nie, nie, nie! Zastałam kogoś? Ktoś pukał do drzwi? Tato! Proszę otworzyć! Tato! Ktoś coś mówił? Pewnie mi się przesłyszało. No cóż, wracam do książki. Hej, wiem, że tam jesteście. Ej, no weźcie. Dobrze, otworzę. Nie spieszyłaś się. Nieważne. Dzień dobry. Mam dla ciebie świetną okazję. Rewolucyjną patelnię. Nie, dziękuję. A może ten cudowny odkurzacz? Dzięki niemu w domu nie zostanie ani ziarnko kurzu? Nie.
Okej, lubię wyzwania. Wow, urządzenie do mycia. Będziesz mieć czysty nos i uszy. Proszę spróbować. Wow, dzięki. Bardzo fajne. Świetnie, a teraz należność. Dobrze, proszę bardzo. To jakiś żart? Hej, proszę nie zamykać. Muszę to wypróbować. Oby działało. Włączam. Łaskocze. Wspaniałe. Zaraz. Mam pomysł. Chodź tu, tato. O co chodzi? Nie ruszaj się. Co ty robisz? Zaufaj mi. To masz w uchu. Fuj! Ohyda! To prawdziwe zdjęcia? Niedobrze. Muszę iść. Ha! Niezłe jaja! Czy ja czuję ciasto? Wow, wiedziałam, wygląda świetnie. Łapcie przy sobie. Nie, nie ruszysz tortu aż do urodzin. Musisz poczekać. Oj, mamo. Bez dyskusji, wstawiam je do lodówki. Tam będzie bezpieczne. Jestem śpiąca. Idę spać. Ale się wyspałam. Pora zjeść trochę tortu. Co za czekoladowa... kałuża? Co tu się stało? Istny koszmar. Tak długo na nie czekałam. A teraz nawet go nie zjem. Co się z nim stało? Lodówka była odłączona. Nic dziwnego, że się rozpuścił. Najgorsze urodziny ever. Dziś jest wyjątkowy dzień. Wszystkiego najlepszego. Abyś... O, rety. Co się stało z tortem? Nic nie rozumiem. Tak mi przykro, kochanie. Urodziny szlak trafił. Nie martw się, mamusia coś wymyśli. Zaraz, już wiem. To rozwiąże nasze problemy. Zaufaj mi. Co to takiego? Patrz uważnie. Wezmę małego flaminga, włożę do plastikowego jajka i pokryję drugą połówką. Teraz włożę do foremki i zamknę. Teraz włożę to do korpusu. Co się dzieje? Potrzebujemy czekolady. Roztopię ją suszarką do włosów. Tak wystarczy. Wcisnę do strzykawki. Ty to możesz zrobić, Cheryl. Wow, jakie ważne zadanie. Wstrzyknij czekoladę do foremki. O tak? Świetnie ci idzie. Wypełnia się czekoladą. Gotowe, mamo. A teraz kręcimy. Rozprowadzimy równo czekoladę. W głowie mi się kręci od patrzenia. Chyba możemy już wyjąć. Teraz wkładamy do zamrażarki. Czekolada musi stwardnieć. No to czekamy. Ale nie za długo. Nie mogę się doczekać. Chyba gotowe. Proszę bardzo. Wyjmij je z foremki. Wow, patrz, mamo. Czekoladowe jajo. Wow, niesamowite. Położę je z pozostałymi. Wszystkiego najlepszego, córeczko. Dzięki, mamo. Nawet fajne te moje urodziny. Spróbujmy po jajku. Czekałam, kiedy to powiesz. Moją dietę szlak trafił. O, zabawmy się. Pora na zmianę wizerunku, Sofia. Spokojna głowa, wiem, co robię. Będziesz zachwycona. Pięknie wyglądasz. Hej, Sofia, obudź się. Co? O co chodzi? A! Moje włosy! Coś ty zrobiła? Nie podoba ci się? Co wy tu robicie? O! Widzisz, co mi zrobiła? Nie przejmuj się, odrosną. Posłuchaj, Cheryl. Tak nie wolno. Bardzo nieładnie. Zasmuciłaś siostrę. O, już wiem. Mam coś w sam raz. Pobaw się tym. O, dzięki! Proszę bardzo, Wnusiu. Pobawię się tym. A ja się trochę zdrzemnę. Wow, jakie to fajne. Wezmę na chwilę ludzika. Włożę ciastolinę. Wszystko gotowe. Teraz nacisnę dźwignię. O, rosną mu włosy. Niesamowite. Jaki on śmieszny. Wow, świetne. Teraz go ostrzygę.
do twarzy mu. Ten kosmyk też skrócę. Może lepiej go ogolę. Od razu lepiej. I co, łyso panu? Coś mi przyszło do głowy. Wezmę prawdziwe nożyce. Leż spokojnie, babciu. Nie! Apetyczny zapach. Dobrze się bawisz? Jestem kucharką, mamo. Gotuję obiad. Dodam więcej składników. Och, nie znoszę prasować. Okropna nuda. Sherry, co ty robisz? Mówiłam, że gotuję. Marnujesz moje kosmetyki. O, już wiem. To wyjątkowy przypadek. Aha, tego mi trzeba. To załatwi sprawę. Gotowanie jest łatwe. Mam coś dla ciebie. Co za bałagan. Muszę posprzątać. Co? Proszę. Wow! Dzięki, mamo. Odczepię mu ogon. Jakie fajne małe kuleczki. Nałożę to na krawędź pojemnika i zacznę pompować. Patrz, mamo! Teraz nasypię tu brokatu. Jaki ładny! Co teraz? Jaki mięciusi! Do środka! Popit też się zmieści. Co jeszcze? Więcej brokatu! Jaki kolorowy! O, masa plastyczna! Wrzucam! Ostrożnie! Super zabawa! Teraz przykrywka! Wow! Ekstra! Patrz, mamo! Bardzo ładnie, kochanie! Sherry, nie rób tego! Zrobię kolejny balonik! Nie! To dopiero była drzemka. Jak wyglądam? A, bywało lepiej. Okej, co najpierw? Aha, umyję zęby. Pozbędę się nieświeżego oddechu. To dość trudne. Czemu wszystko jest niewyraźne? Nic z tego nie będzie. Byłam pewna, że mam okulary na nosie. Gdzie one są? Na pewno gdzieś tu leżą. Co złego się może wydarzyć? To tylko pasta. Ostrożnie, prawie. Chyba się udało. Babciu, co ty robisz? Potrzebujesz pomocy? Wszędzie pełno pasty. Wiesz, że wyciska się ją na szczoteczkę, prawda? Stój! Mam coś, co ci się przyda. To rozwiąże twoje problemy. Daj mi to. Tu się wkłada pastę. A teraz trzeba przykręcić. I już, można używać. Przyciśnij dźwignię szczoteczką, a maszyna wyciśnie idealną ilość pasty. Bez bałaganienia. Wow, naprawdę żyjemy w przyszłości. Zaraz. To moje okulary? Skąd one się tam wzięły? Od razu lepiej. Ale bym sobie narobiła wstydu. A teraz wyszoruję zęby. Ta, nie przeszkadzaj sobie. Pif, paf, bum! Uwielbiam klocki Lego! Ejwa, kochanie, co to za hałas? Jaki tu bałagan? To nic, mam pomysł. Spójrz, jestem cała w taśmie. Fajnie, co? Obym się na dobre nie przykleiła. Ha? Wow, ale śmiesznie! Pozbierajmy klocki. Teraz będzie znacznie łatwiej. Wystarczy się w nich wytarzać. Innowacyjna metoda. Parę zostało. Zbiorę je. To chyba wszystko. Włóżmy je do pudełka. Strzepujemy z taśmy. Wow, wysprzątałyśmy pokój. Tort już prawie gotowy. Brakuje tylko posypki. Jaki apetyczny. Mama nie ma pojęcia, że tu jestem. Tort będzie mój. Chętnie go skosztuję, ale muszę poczekać do jutra. Pora spać. Poszła już? Droga wolna. Warto było chować się przez 5 godzin. Czas na torcik. O, jaki piękny. Chyba się zakochałam.
jest przewspaniały. Muszę się opamiętać. Spróbuję mały kawałek. Wow, mama świetnie piecze. Dobre maniery idą w odstawkę. Ale dobre. Jesteś mój. To będzie prawdziwa uczta. Do ataku. Miam. Coś cudownego. Nie żałuję ani kęsa. Ostatni kawałek. Ach, solidnie wypoczęłam. Ejwa, czy to mój tort? To nie to, co myślisz. Muszę lecieć. Nie do wiary. Zawsze to samo. Zaraz, czy to pająk? Fuj, ale nasunął mi pewien pomysł. Postawię miskę pysznych słodyczy w lodówce. Ktoś coś mówi o słodyczach? Muszę je zdobyć. Oby nikt ich nie zjadł. Teraz mam szansę. Mama nigdy nie zgadnie, że to ja. Na pewno się uda. Co? Pająki? Są wszędzie. Wiedziałam, że to zda egzamin. Zapomniałam o pająkach. Masz nauczkę, Ejwa. Halo? Chwileczkę. Mamusia ma teraz spotkanie. Bądź cichutko. Dobrze. Jakie to fajne. Juhu! Co to? Aha, racja. Przepraszam, o czym mówiłam? O prognozie sprzedaży na przyszły miesiąc. Jest optymistyczna. Ja... to latający but? Mamo, mamo! Co to za śmieszny pan? Olivia, o co cię prosiłam? Jakie to denerwujące. Chyba wiem, co zrobię. Przyklej kawałek taśmy w poprzek hula hop i drugi pionowo. Dodawaj paski taśmy, aż powstanie coś takiego. Olivia, mam coś dla ciebie. Spójrz, to fajna gra. Na pewno ją zajmie. Spróbujmy jeszcze raz. Na czym stanęłam? Udało się! Jestem w tym najlepsza! Zaśniesz już, kochanie? Otulę cię kołderką. Dobrze, pora spać. Odłożę te zabawki. Dzięki, mamo! A to co? Czy ktoś tam jest? O nie, niemożliwe. Czy to potwór? Nie odchodź! Co ty robisz? Już dobrze, nie trzeba się bać ciemności. Czekaj, trzeba tu posprzątać. Ta taśma mi się przyda. Chyba wiem, co zrobić. Wezmę się do pracy. Połóż rolkę taśmy klejącej. Przyklej dwa paski taśmy na wierzchu. W ten sposób. A teraz pomaluj ją dokładnie flamastrami. Użyj wielu kolorów, co pewien czas je zmieniając. Powstanie tęcza. Położę tu telefon z włączoną latarką. Wow, to lampka nocna. Teraz potwór mnie nie dopadnie. Dobranoc, mamusiu. Ja też się zmęczyłam. Sen dobrze robi na urodę. Ach, jak przyjemnie. Zaraz, co to za hałas? Precz! Ja też potrzebuję lampki. Teraz mogę smacznie spać. To będzie świetne! Uwielbiam basen! Mamusiu, chcę popływać! Oczywiście, córeczko. Najpierw założę ci rękawki. O, gdzie one są? Myślałam, że je wzięłam. Oliwio, stań w tamtym miejscu. Po co? A może dam jej wiosło? Lepiej nie. Czy te, która pływa? To kiepski pomysł. Mamusiu? Odpada. Niech pomyślę. O, chyba wiem. Nie ruszaj się. Weź koło ratunkowe. Droga pani, to moje. Proszę sobie kupić. Staram się. Dobrze, że znalazłam makaron. Zaraz. Wykorzystam go.
Odetnij kawałek makaronu. Pokrój nożem na krążki. Zrób to z całym odcinkiem. Użyj różnych kolorów. Teraz weź trytytkę. Przewlecz ją przez dziurki w dwóch krążkach. A potem zaciśnij. Opaska połączy krążki. Odetnij wystający plastik. Teraz możesz popływać. Jakie to modne! Mamusiu, patrz! Bomba! Spójrz, ja pływam! Coś cudownego! Świetnie ci idzie, słoneczko. A ja mogę się odprężyć. Hej, ale fajne! Ja też chcę kapok! Muszę być cicho, żeby mama mnie nie przyłapała. Uf, udało się. Jak wyglądam? Bosko, podoba mi się ta fryzura. Muszę jeszcze pozbyć się tych czapek. Bo będzie kazała mi którąś założyć. Dobra, wychodzę. Nie tak szybko, wracaj. Gdzie ty się wybierasz w tych ciuchach? Zimno na dworze. Załóż czapkę. Ale nie mam żadnej. Więc już sobie pójdę. Gdzie się podziały wszystkie czapki? Mniejsza? Będziemy improwizować. Wezmę tylko nożyczki. Odetnę rękaw tej bluzy. I zawiążę go na supeł. Dobry trening bitków. Proszę bardzo. Nie ruszaj się. Założę ci tę czapkę. O, ale uroczo wyglądasz. Jak krasnal ogrodowy. Później mi podziękujesz. A teraz zmykaj. Ale żenada. Jasne, w szkole bywa ciężko. Dlatego wymyślamy sposoby, które ułatwiają życie. Znacie jakieś fajne sztuczki? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie przesłać filmiku znajomym. Uwielbiam płatki. Fuj, obrzydlistwo. Hej, mamo. Ale ohyda. Żałuję, że to widziałam. Ups, wybacz, mamo. Jest tylko jedno rozwiązanie. Nie ruszaj się. Wszędzie leżą okruszki. Trzeba je posprzątać. Uff, a już się martwiłam. Nie zbliżaj się. Zgłodniałam od tego sprzątania? Pycha. Przestraszyłam się. Ale mam coś takiego. Cóż, jest dość stare i chyba już nie będzie wyciągać smarków. Nie użyję tego. Dobrze, że mam coś jeszcze. Tę wielką strzykawkę. Wiesz, co robisz, prawda? Pozbędziemy się smarków w Trimiga. Fuj, jaki kleisty glut. Skąd to wszystko się bierze? Ciągnie się bez końca. Serio, to robi wrażenie. Jak się czujesz? Nieźle. W końcu mogę oddychać. Jesteś super. Dzięki, mamo. Pora na płatki. No tak, w nich są smarki. Lepiej to zostawię. Chyba wolę zjeść tosty. Ale przyjemnie. I cały basen tylko dla mnie. Hej, córeczko, przyniosłam ci małą przekąskę. Nie jestem głodna. Ale to twoje ulubione. Nie chcę. Spróbuj chociaż. Zrobiłam je specjalnie dla ciebie. Nie, chcę popływać. Nie dam ci spokoju. Uff, ale się zmęczyłam. Serio? Po prostu spróbuj. Idź sobie. Jak śmiesz? Może trochę przesadziłam. Mam pomysł. Będę potrzebować makaronu do pływania. Przetnę go na pół. W ten sposób. Krok drugi. Nakładamy klej na płaską część gąbki. Po obu jej stronach. Potrzeba sporo kleju, aby wszystko porządnie się trzymało. Powinno wystarczyć. Teraz przykleję je do koszyka na jedzenie. Porządnie dociskamy, żeby wszystko było jak trzeba. Musi pływać, więc przyda się wyporowe dno. Skoro nie chcesz wyjść z wody, to jedzenie przypłynie do ciebie. Żagle w górę! Udanego rejsu! Co to? Wow! To jest świetne! Ach, nareszcie je! Całkiem dobre! Dzięki, mamo! Tak się cieszę, że ci smakuje! Tak! W
słoiku z oszczędnościami mam coraz więcej pieniędzy. Nie mogę się doczekać, aż uzbieram kasę na szczeniaczka. Piesek, piesek, piesek. Pieski są the best. Zacznę myśleć nad imieniem. O, Rety! Jaki zakurzony pokój. O, 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 wsiu! Moje zęby! Nie! Wracajcie! O nie! Jest gorzej niż myślałam! Nie spadnij! O nie! Spada! Prosto na podłogę! O Rety! O nie! Roztrzaskał się! Babciu, co się stało z moim słoikiem? Nie martw się! Babcia to naprawi! Wezmę tylko te, które... O tak! Potrzebuję jeszcze paru, żeby zrobić więcej warstw. Potem pomaluję, bo skarbonka musi być ładna. Teraz ten okrągły element. Przyda się pistolet na klej. Piesek może sobie nam siedzieć. Grzeczna psiunia. Następnie umieszczę w środku słoik z otworem w wieku. Nakarm pieska. Rety! Spójrz na monetę! Wpadła do słoika! Tak! Dołączyła do pozostałych! Trudno nawet przez drzwi! Uff, udało się! O Rety, kochanie, co się stało? Nic takiego, grałam w piłkę! Nie uwierzyłabyś, jak szybko goniłam za piłką! Wierzę! Co było potem? Cóż, musiałam kiwać się z jedną z ich napastniczek. Nie było łatwo, ale wiedziałam, co robić. Odebrałam jej piłkę, potem biegłam z nią przez boisko. I wtedy, no cóż, potknęłam się o własną nogę i upadłam. Przeze mnie przegrałyśmy mecz. Przez mój upadek. O, jestem wściekła. Och, jak mi jej szkoda. Uwielbia piłkę. Tak, mam rozwiązanie. Dobrze, wezmę karton od pizzy i otworzę. O tak. Chętnie coś przekąszę. Dobrze, skoro nie ma więcej pizzy, posklejam rogi taśmą. Świetnie, wyłożę pudło zielonym papierem. A teraz ozdoby. Ma wyglądać jak prawdziwe boisko. Następnie słomki. Zegnę je i złożę, a potem przykleję. Dodam jeszcze ozdoby stadionowe, żeby było fajnie. Gotowe. Ta słomka jest dla ciebie, a ta dla mnie. Dmuchamy. Och, dopadnę cię. Musisz się postawić, żeby mnie pokonać. Mało brakowało, ale mam świetną obronę. Nie ma mowy, żebym pozwoliła ci wygrać. O, tak! Gol! Wygrałam! Ech, niech ci będzie. Pora na rewanż. Do dzieła. Nikt nie patrzy, więc może coś przekąszę. Och, czemu tak trudno to otworzyć? No już! Jestem głodna! O nie, rozerwałam torbę! Nadzieje i marzenia o przekąste szlak jasny trafił. Patrzcie, darmowe słodycze! Bierzcie! Przestańcie! To moje cuksy! Wynoście się! O, jeden został. O Rety, to jakieś żarty? To denerwujące! Matko, wszyscy zjedli jej słodycze. Może jej pomogę? Co ty wyprawiasz? Psst, hej, mam rozwiązanie na twój problem. Popatrz na to, moja mała świnka. Dalej, wciśnij nosek. Widzisz, to dozownik cukierków. Pokażę ci, jak go zrobiłam. Przygotuj kilka kawałków tektury, potem jeszcze trzy. Najpierw zrobiłam podstawę. Do zrobienia następnej przyda się więcej tektury i kołków. Potrzebujemy takiego kształtu, kołka i dwóch gumek. Teraz możemy włożyć ten element do pudełka. Powinien się zmieścić. Wsunę do środka i przyczepię gumki do tych kołków. Dzięki pęsecie będzie mi łatwiej. Nie zapomnij przyczepić także z drugiej strony. Po wciśnięciu wylatują słodycze. Świetnie! A teraz przykryję i dodam pochylnie. Przykrywamy też przód, żeby było ładniej. Zaraz kończymy. Na górę dodam plastikowy pojemnik na cuksy. Potem urocza przykrywka, żeby się nie rozsypały. Patrz, otwiera się i można dosypać słodyczy. Jakie apetyczne! Zamknij przykrywkę i przyklej parę ozdób. Wow, cukierki są pyszne! A świnka jest przeurocza! Elegancko! Wracam do swojej ławki. Nie ma to jak relaksujące popołudnie przy herbatce. W końcu można odetchnąć. Jaka pyszna babeczka. Orzeźwiająca. Wow, jak tu fajnie, mamo. To prawdziwy kwiatek? A gdzie kelner? Dzień dobry. Co podać? Poproszę sałatkę. I ziemniaczki dla córki. Tylko szybko. Świetny wybór. Zaraz przyniosę potrawy. Pamiętaj o serwetce, słonko.
Maniery to podstawa. Jestem głodna. Nie mogę się doczekać jedzenia. Cierpliwości, kochanie. Chłoń tę miłą atmosferę. Nie chciałbym być nigdzie indziej, skarbie. Mogłabym to jeść codziennie. O, nasze jedzenie. Nareszcie. Szef upichcił istną poetycką finezję dla kubków smakowych. Kulinarne arcydzieło. Voilà. Oby panią smakowało. Bon appétit. Dziękuję. Może pan odejść. Wygląda apetycznie. Mam grudowate ziemniaki. Skarbie, muszę cię o coś spytać. Czy to ziemniaki? Na to wygląda. Skąd on się wziął? Co tu się dzieje? Miło wyjść na miasto, a? Ups, wybacz mamo, celowałam w kelnera. Nigdy mnie tak nie upokorzono. Moja piękna fryzura. Miłe popołudnie, szlak jasny trafił. Wynoszę się stąd. No to pojedzone. A to przeze mnie? Essie, nie mogę cię nigdzie zabrać. Tak mi wstyd. Przepraszam, że przeszkadzam. Pozwoliłem sobie zamówić dla pani danie dnia. Jest bardzo smaczne. Rzucę okiem. Tego właśnie mi trzeba. To bardzo pomoże w czasie posiłku. Wow, widziałaś to? Otwórz buzię, Essie. Wow, przepyszne, cudowne. O wiele lepsze od grudowatych ziemniaków. Chcę więcej. Może jednak uda mi się zjeść w spokoju. Kochanie, spójrz, może też to zamówimy. Kelner. Słucham? My też poprosimy taką buteleczkę. Za chwilę podam. Proszę bardzo. Wow, spójrz tylko. Leci samolocik. O, moje śliczności. Dzięki. A, mówiłaś o dziecku. Kuciku. Czekaj, dostałam wiadomość. O, rety. Romka? Dziękuję. O, niebiosa. Muszę iść. Proszę bardzo. Ale dokąd to? Mama idzie wyzerować kartę kredytową. Miłej zabawy. Chyba zostaliśmy we dwóch. Super. O, masz moje oczy. Fajny jesteś. La, la, la. Klasyka. Chyba mnie poniosło. Napijesz się mleczko? To cię uspokoi. Nie, nie chcę. Super. I co ja mam zrobić? Czekaj. Mam pomysł. Wezmę nożyczki i wytnę dziurkę w koszulce. Potem przełożę przez nią butelkę. Spróbujmy jeszcze raz. Pyszne mleczko. Co za dzień. Jakie to słodkie. Obudzisz go. Masz, zaszalej sobie. Jesteś najlepszym mężem. Nie przeszkadzaj sobie. O, jakie to miłe. Brum, brum. Pipi. Patrz, mamusiu. Co jest? Nie teraz. Mamusia ogląda serial. Brum. Co ja mówiłam? Idź się pobaw gdzieś indziej. Brum. Pipi. Ach. Ups. Ale fajna zabawa. Mamusia jest śmieszna. Uwaga, twoja głowa jest ulicą. Dosyć tego. Chodź no tu. Przepraszam, już będę cicho. Za późno. Przykleję taśmy do podłogi. I jeszcze kilka kawałków. Okej. Uff. Mogę już wejść? Jeszcze nie. Narysuję teraz pasy markerem. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłam? Skończyłam. Chodź, kochanie. Mam dla ciebie niespodziankę. Kocham niespodzianki. Podoba ci się? Wow, to droga. Mogę po niej jeździć samochodzikami. Dziękuję. Przetestuję ją. Brum, brum, brum. Brum. Kochane dziecko, teraz mogę oglądać w spokoju. Powoli, na bank dam radę. O, stoję.
Popik będzie mój. Jest taki piękny. Już tak blisko. Wow. O, kochanie. Nic się nie martw. Zobacz, co mam. Nie ruszaj się. W tym będziesz bezpieczna. Koniec z siniakami. Wow, jestem niezniszczalna. I mięciutka. Dziwne uczucie. Ale nie boli. O, jeszcze raz. Udało się. Teraz dosięgnę do Popita. Warto było. Uwaga, idę. Tak jest, córeczko. Dalej. Dzięki, mamo. Czas na przedstawienie. Cześć, Miki. Cześć, laleczko. O nie, dinozaur. Wow, co za napięcie. Mamusiu, zrobiłem smrodka. Wiem, czuć z daleka. Co za fetor. Ups. Pora skorzystać z nocnika. Tak jak duże dziewczynki. Patrz. Wow, to ciekawe. A teraz robisz do nocniczka. To bardzo proste. Spróbuj. Teraz? Dobrze, spróbuję. Uhu! Mam kapelusz. Mogłam to przewidzieć. Nie, musisz na nim usiąść. Miki, przestań. Wio, koniku. To dziwne. O tak. To na kupę. Nie do buzi. Jesteś wredna. Nie, nie płacz. To bez sensu. Wolę pieluchę. Poczekaj. Daj mi to. Teraz włożę ją do nocnika. Możesz się na nią załatwić. Brzmi całkiem nieźle. Śmiało. To działa. Nie patrz. Wow, udało się. Dzielna dziewczynka. Super. Sporo tego. Wyrzućmy to do śmieci. Szybko. Udało się, mamo. No pewnie, że tak. Miki. Wypchnęło mi się. Nie szkodzi. Ale wstyd. Nigdy tego nie zapomnę. Gol! Tak, ale meczycho. Co to za hałasy? Czy mogłabym się choć trochę zdrzemnąć? Wow, podaj mu! Teraz! Dość tego. Pójdę tam i załatwię tę sprawę. Piłka! Powinnam była się domyślić. David! Cii. O, babcia, przepraszam, będę ciszej. Obyś, młodzieńcze. Jestem na to za stara. Na główkę! Strzał i gol! Hurra! Znów to samo. Ostrzegałam. Jest tylko jedno wyjście. Idę tam. Świetnie, mecz się nie skończył. Kiedy wejdziesz między wronę? Babciu? Lubisz sport? No pewnie. Do boju. Mam lepszy pomysł. Patrz, co tu jest. Super, daj mi to. Wow, jakie fajne. Dwie rzeczy, które lubię. Słodycze i piłka. Zainteresował się. Teraz mogę działać. Nie zauważył. Powolutku. Niesamowite. Co za kształt. Muszę to wypróbować. No proszę, wcisnę guzik. I słodycze wypadają z piłki. Napastnik podnosi nogę. I bramka. Tłumy szaleją. Jakie to pyszne. Hurra! Chwileczkę. Gdzie mój laptop? Babci też nie ma. To bardzo dziwne. Co się dzieje? Jak ślicznie! Pozbędę się wystających włosków. Au! Auć!
Zabiorę to. Uuu, jaki długaśny. Strasznie szczypie. Zaraz, a gdzie mój łagodzący balsam? O, jak przyjemnie. Patrzcie, ciu Betty, jestem dorosła. Przynajmniej dobrze się bawi. A ja mam włosy do wyskubania. O, szminka, jestem taka śliczna. Ej, Ewa, co ty robisz? Nie, to drogie kosmetyki, przestań. Jak wyglądam? Wiem, wiem, jestem piękna. Cóż, piękno leży w środku. Nic ci nie brakuje. He, co jeszcze tu jest? To wydaje się ciekawe. Ciociu Betty, spójrz, mam nową fryzurę. O tak, to mój czuły punkt. Ha, do twarzy ci. Dobrze, że nie ma tu mamy. Wściekłaby się. He, ta stylizacja mnie nudzi. Czas na golenie. Nie, odłóż maszynkę. Oddaj mi to. Nie! Nie rób tego! Uf, mało brakowało. Co ci przyszło do głowy? Nie gol włosów. Bawiłam się. Przepraszam. Nie bądź taka niemiła. Ach, jaka ona głośna. Spokojnie. Zaraz. Chyba mam pewien pomysł. Już wiem, co zrobić. Wezmę kawałek tektury. Narysuję zarys owieczki i go wytnę. Teraz zabawię się w artystkę. Zacznę od runa owcy. Pora na pyszczek. Świetnie się bawię. To odprężające. Jaka śliczna owieczka. Dodam ostatnie detale. Pokoloruję pyszczek i nóżki. Następnie zakleję owieczkę taśmą klejącą. Dzięki temu będzie wodoodporna. Nie chcę przegapić ani kawałka. Teraz nałożę piankę do golenia, ale tylko jako wełnę. Pyszczek i nóżki pominę. Gotowe. Ewa, spójrz na to. Ostrzysz owieczkę. Pokażę ci. To bardzo łatwe. Świetna zabawa. Chcesz spróbować? Proszę, weź maszynkę. Wow, to bardzo fajne. Odsuń się, owieczka zaraz będzie łysa. Ale ekstra, ostrzyga tę owieczkę. Udało się. Wow, dzięki. To prawda. Świetnie. I żyli długo i szczęśliwie. Słodkich snów, synku. Jaki kochany. Muszę być cicho. Co to za hałas? Mamo? Halo? Po co mi nóż? Jestem w niebie. Więcej. O-o. Mogę to wytłumaczyć. Mamo, znów to samo. Przyda ci się to. Odkręćcie butelkę od dozownika. Napełnijcie ją Nutellą. Tyle wystarczy. Zamontujcie butelkę na dozowniku. Mamo, ślinisz się. Odwróćcie dozownik i połóżcie kromkę chleba. Teraz naciśnijcie. Oto przekąska bez bałaganu. Leci samoloci. Nie wygłupiaj się. Sorki, mamo. Co za pyszności. Myślę, że jesteś uzależniona, mamo. Ta mikrofalówka sporo przeszła. Kiedy ją ostatnio czyściliśmy? Fuj, jaka obleśna. Czekaj, mam pomysł. Wezmę tę lalkę. Zdejmę jej włosy. Wleję trochę wody. I odłożę jej włosy. Teraz trzeba ją włożyć do mikrofalówki. Włączę i lalka zrobi swoje. Co za widok. Chyba gotowe. Teraz wystarczy powycierać. Cały brud łatwo schodzi. Widzisz? Co za różnica. To przydatne. A co ty masz? Czekaj. Cześć, mamo. Nie zwracaj na mnie uwagi. Przestań bałaganić. Ale że co? David? Ani mi się waż. Przestań! No to patrz! To zaraz spadnie! Ups! Dość tego! Po co te nerwy? Muszę lecieć!
David, zrobiłeś tam niezły syf. Wow, jaka wściekła. Nie do wiary. Mam sobie iść? Spójrz na mikrofalówkę. Możesz wyczyścić? Proszę. Dobrze, ale tylko raz. Wow. O, lśni jak nowa. Świetnie. Proszę, kochanie. A teraz do sprzątania. Oj, jaka szkoda. Okej, warto było. O, zabawmy się. Pora na zmianę wizerunku, Sofia. Spokojna głowa, wiem, co robię. Będziesz zachwycona. Pięknie wyglądasz. Hej, Sofia, obudź się. Co? O co chodzi? A! Moje włosy! Coś ty zrobiła? Nie podoba ci się? Co wy tu robicie? O! Widzisz, co mi zrobiła? Nie przejmuj się, odrosną. Posłuchaj, Cheryl. Tak nie wolno. Bardzo nieładnie. Zasmuciłaś siostrę. O, już wiem. Mam coś w sam raz. Pobaw się tym. O, dzięki. Proszę bardzo, Wnusiu. Pobawię się tym. A ja się trochę zdrzemnę. Wow, jakie to fajne. Wezmę na chwilę ludzika. Włożę ciastolinę. Wszystko gotowe. Teraz nacisnę dźwignię. O, rosną mu włosy. Niesamowite. Jaki on śmieszny. Wow, świetne. Teraz go ostrzygę. Do twarzy mu. Ten kosmyk też skrócę. Może lepiej go ogolę. Od razu lepiej. I co, łyso panu? Coś mi przyszło do głowy. Wezmę prawdziwe nożyce. Leż spokojnie, babciu. Nie! Trzęsienie ziemi! Zaraz, co się dzieje? Sprawdzę, co u Ewy. Ewa, zasnęłaś już? Nie, wracaj, pani jednorożcu. O, wypadła z łóżka. Otulę ją kołdrą. Tak lepiej. Słodkich snów, córeczko. Śpi spokojnie. Uf. Ewa? Kochanie? A mimo to się nie obudziła? Wkraczam do akcji. Już więcej nie wypadniesz. Muszę chronić moją córeczkę. Tyle wystarczy. Teraz będzie bezpieczna. Super, mamie, znów się udało. O kurczę. To jakieś żarty? Jak to w ogóle możliwe? Byłam pewna, że to zadziała. Dobrze, wymyślę coś innego. Co by tu? Wykorzystam ten kocyk. Co złego się może zdarzyć? Położę koc na łóżku. A potem zacznę zwijać. Zrobię z koca wielką rolkę. Idealnie. A teraz podniosę prześcieradło. Umieszczę koc na brzegu materaca. I przykryję go prześcieradłem. Muszę solidnie zamocować. I ułożę Ewę z powrotem w łóżku. Chodź, kochanie. Nie powinna więcej wypadać. To świetnie działa. Stworzyłam barierę. Ach, jaki z niej aniołeczek, kiedy śpi. Tu mnie nikt nie znajdzie. Muszę być tylko cicho. Ale miałam ochotę na tego batonika. Cały dzień na to czekałam. Mamo, jesteś tam? Czuję jakąś czekoladę. Prędko. Nie, idźcie mi stąd. Mamusiu? Nie, błagam. Mamo, mamusiu, idziemy do ciebie. Daj mi trochę. Mi też. Chciałam być tylko sama. Uwielbiam malować. O, ładnie. Nie mogę wyjść poza linię. Kochanie, pora na kąpiel. Nie chcę. Jestem zajęta. Słucham. Idziemy się kąpać, panienko. Nie.
zostaw mnie! Skąd ty masz tyle siły? Muszę ją jakoś zaciągnąć do łazienki. I chyba wiem jak. Skarbie, patrz co mam. He? O, kredki! Daj mi je! Sama je sobie weź. Kredki! Okej, proszę. Teraz mogę narysować coś ładnego. Lubię się kąpać. Patrz, mamusiu. Brzydko. Teraz lepiej. Dobrze, wychodzimy. Nie, chcę tu zostać. Znów to samo.